pojawiły się w internecie, ponieważ no nie wszyscy o tym wiedzą, a ja nie miałam czym udokumentować tego, że to jest po prostu namacalne, realne i nie wyssałam sobie jakieś bzdury z palca. To tyle a propos tego wiersza. Dlaczego nie kołuj nade mną jaszczębiem? Ponieważ ja ten tomik pomyślałam jako elementarz poezji wtedy, kiedy pojawił się w latach 90. zmiany, transformacja, zmiany w szkole i mieliśmy się edukować od nowa i ścieżka rozwoju zawodowego, a więc nauczyciel dyplomowy i tam w piątym punkcie wymagań była informacja o publikacji. Ja to potraktowałam bardzo poważnie i stąd jest ta książeczka, dlatego tutaj jest poezja biała, rymowana, podzielona na strofy, są fraszki, są różne gatunki literackie, jest gawęda, jest list, jest wszystko i nie kołuj nade mną jaszczębiem jest, bo tutaj są zmiany, prawda, ale nie kołuj nade mną jaszczębiem jest takim typowym zbiorem poezji z przeznaczeniem dla czytelnika nastoletniego, bo ja taką młodzież znałam, taką uczyłam i dla nich zrobiłam tę książkę, żeby im przybliżyć poezję. I na przykład pokażę Państwu, zresztą im się ten tomik bardzo podobał, jak już wyszedł. Ja nauczyciela dyplomowanego nie zdążyłam zrobić. I gdzież jest ten wiersz? Na spacerze. Jak zmodyfikowane są te książeczki, to najbardziej widać po wierszu Na spacerze. To on zaczarował jej świat, wpluł ich czas w opowieść Szeherezady. To on porozsuwał zasłony, kazał w światło zmierzać wspólnym śladom. To on dziś pokazał jej sens w białych krążkach oczu czarnych kawek. To ten, który na spacerze nosi dla niej w kieszeni dwojga rąk zabawę. Prawda? Niewinny wierszyk o czarowaniu sobą nastolatków na przykład. A w Bez lęku w tym samym, zamiast na spacerze mamy wiersz Ten z deszczu. Zjawił się tak inaczej, po prostu i zwyczajnie. Wszedł, położył parasol i zdjął marynarkę. I był taki zwyczajny, i był taki naiwny. Wieczór z pójściem do kina, z herbatą, niewinny. Spuentowany pytaniem, czy ten z deszczu zostanie tym ze słońca? Jest różnica, prawda? Temat niby ten sam. Tak jest. Ja mam do Pani pytanie, ale innej natury. Jakie poetów Pani czyta? Bo chcę zrozumieć, mówię o sobie. Tak, proszę pozwolić, bo chcę zrozumieć wątki, które występują w Pani poezji. Jest duża aluzja. Tak, próbuję zrozumieć, jakimi długami Pani dochodzi do tego. Co było od początku? Jacy poeci dla Pani są ważni? Wszyscy dobrzy. Jacy? Kto Pani czyta? Więc tak, moim nauczycielem jest Norwid. Nie wiem, czy to jest zauważalne, ale tak jest. Czyli romantyzm, ale inny, tak? Nie. No ale Norwid to jest romantyzm. No, zgadza się, ale chyba każdy
myślący poeta zaczęłam od Horacego. No. Znaczy, no ale tych Horacy innych... Nie, no, a jak to? Proszę pana... No proszę wymienić dwóch, trzech, żebym się zorientował, z jakiej pury pani czerpie swoje pomysły. Nie, pomysły z życia. To nawet, przepraszam, to nie można mówić o pomysłach. No dobrze, nie można. To są inspiracje. Myślę, że dzisiejszy wieczór też zostanie w jakiś sposób, zapisze się w moich wierszach, w mojej poezji, na pewno. A ciągle czytam tych, których czytanie sprawia mi radość, przyjemność. Poeci, których już nie ma, którzy nie żyją, dla mnie są żywi, bo ja... Ale którzy? Którzy są? Jako polonistka to musiałam przeczytać wszystko. To pan o tym doskonale wie. A z kim rozmawiam? Z Norwidem, to na początku. Potem Stachura, jak miałam, to widać, jak miałam około 20, prawda? To my wszyscy to byliśmy zafascynowani nim. Jakoś tak, ja nie byłam... Wiele jest aluzji takich. Przepraszam, a czytała pani Świerszczyńską? Zna pani taką poetkę? Annę. Tak, zna pani? Tak, znam. I co? Wie pan, mam takie zdanie, bo ja oprócz wierszy jeszcze piszę aforyzmy. Z aforyzmami to było tak, że najpierw zaczęły zapisywać się moje koleżanki na studiach, jak mi się tam coś wympsnęło, potem uczniowie na lekcjach, jak było łachowe, a ostatnia zaczęłam zapisywać ja swoje myśli. I wśród tych myśli mam taką: nigdy nikogo nie oceniaj. Ja nie oceniam, bo wie pan, najlepszemu poecie może zdarzyć się gniot, przepraszam za kolokwializm, i najgorszemu poecie może zdarzyć się jeden, jedyny fantastyczny wiersz. Także ja nie oceniam osoby, ja biorę robotę. Jak jest rzecz, która mi pasuje, prawda, to są buddyjskie korale, ale ja mantr na nich nie uprawiam. Akurat jak znacie państwo na pewno wszyscy damę z łasiczką, to są prawie że identyczne jak te, które ona ma na szyi. Także o to chodzi. Może to jest brzydkie, ale bardziej człowiek ma dla mnie o tyle wartość, o ile wartość dla mnie ma to, co robi. I ja wtedy potrafię to uszanować w taki sposób, jaki jest mi dostępny. Prawda? Także tak do tego podchodzę. Chciałabym, żeby wszystko, co jest, to takie rajskie marzenie, żeby wszystko, co jest, dlatego ostatnia moja nalewka, którą zrobiłam, nazywa się rajska. A jest tutaj? Przywieziona? Będzie. To my tu przyszliśmy. To z nadzieją, że będzie. Ale, moi drodzy panowie, ona jest naprawdę rajska, bo jest z rajskich jabłuszek, więc wyobraźcie sobie, ile ja pracy włożyłam,
medytacyjnej, robiąc tę nalewkę, ponieważ w każde jabłuszko musiałam wykałaczkę przynajmniej z 3 razy wkuć. Także ja żartuję sobie oczywiście na ten temat, ale ja nie należę do typowych poetów, którzy tylko piszą i nic więcej. Ja robiłam za kobietę i za faceta w życiu. Także ja umiem wszystko. Naprawdę. Ja umiem wszystko. Ja umiem uszyć, ugotować, wydziergać. Proszę. Poduszkę z jabłkiem. Bo to dla mężczyzny, więc bez buławy. I potrafię bardzo wiele rzeczy zrobić. Naprawdę. Tylko nie mam wyobraźni technicznej, nad czym ogromnie, ogromnie ubolewam. Przydałaby mi się. I tutaj zawsze muszę szukać pomocy u mężczyzn. Dlatego tak was lubię, bo umiecie to, czego ja nie umiem. No, ale, czy nie, też... ale takiego wieczoru poetyckiego, żeby na sali byli sami mężczyźni, to chyba jeszcze nie było. No jakoś w moim życiu zawsze było więcej tych dni, kiedy nawet jak pracowałam, to miałam przed sobą 30 chłopców, a bardzo rzadko jakieś tam rodzynki, niewieście. Ale zmieniałam kilka razy szkołę, w której pracowałam, to faktycznie raz mi się zdarzył babiniec, bo gdzie szkoła... Pani pracowała, w jakiej szkole? Ja nie wiem, czy to ważne i czy to... Tak, ja już jestem 12 lat w poezji tylko i to mi pasuje i cokolwiek bym powiedziała, to byłoby tak jak Ewangelia, plotką. Jaką plotką? Fakty sprzed 12 lat to już nieprawda, tak? No to już czas, wie pan, czas, a poza tym, matko moja, no... Przepraszam, czego się pani wstydzi? Niczego. No ale szkoła się pani swoje wstydzi. Nie mówię pani, a nie dlaczego. Coś przykrego pani spotkało? Nie drążmy. ja mam jeszcze oprócz tomików 2 cykle, które pana pewnie by bardzo zainteresowały. Jeden nosi tytuł Kamilu, mogę prosić reklamówkę? Jeden nosi tytuł właśnie Dziewczyna z Norwida. Ja nawet w internecie poinformowałam, że ja nie idę w Norwidy. Ja wyszłam z Norwida. Także skoro pan, to może Olek będzie chciał zajrzeć do tego. Jakoś tak, ja już miałam mniej sił, a trzeba było w latach 90. przyspieszyć w życiu. Mnie się już nie bardzo chciało i w Dziewczynie Norwida zaczynam, Dziewczynę Norwida, z Norwida zaczynam wierszem Zakazany spit. I dedykuję ten wiersz wszystkim poetom. Sprinterzy na ogół żyją krótko. To za szybki spit. Coś nie wytrzymuje, coś pęka, albo w sercu, albo w głowie, albo i tu, i tu. Po biegu u maratończyka koc na plecach. Sprinter zazwyczaj dyszy z plecami na murawie. W długich dystansach, nawet na finiszu, zakazany sprint. Błogosławiona wytrzymałość długodystansowca. I bardzo lubię winniczki. Wilgotny ślad.
A może ślimak usłyszał pierwszy, albo był najbliżej arki, że zdążył. I czy któryś z panów znał Mariannę Bocian? Tak, znaliśmy. Więc ją strasznie lubiłam. To była pierwsza poetka na warsztaty, z którą pojechałam, jak postanowiłam robić poezję. I po spotkaniu, prosił pan o ocenę, po spotkaniu w Karpaczu, długim spotkaniu, napisałam ten wiersz. Strasznie cieszyła się Marianna, jak wyszło Nie kołuj. Stara poetka, wyróżniona miejscem, otoczona tłumem poezjowiczów, z samotnością w oczach, ucieka w towarzystwo papierosa, żółtą, szklaną lufką zwisającego w kąciku sfatygowanych ust. Zatracona kobiecość, radość przygnębiona, obca, nie dzisiejsza, nieestetyczna, niemodna manifestacja biedy. Tylko wiersze w kilku książkach, nienaganną frazą poukładane, mówią same za siebie. To zamiast oceny. I dziewczyna z kapeluszem Różewicza. Też mam. Nie zdążyłam pokazać. Bursa. Też mam. To przeczytaj. Nic mu w życiu nie wyszło. Bo i życie otrzymał na krótko. Jego krzyk nie zawisł na żadnej ścianie. Chłopiec poeta, dzieciak indygo, skazany na bunt. Echem odbity? Moim tak. Dostałam kiedyś od dzieci poświatowską, taki gruby tom. Na postronkach, rozhuśtane na postronkach wersów, i strach, i żal, i smutek, i złość, że jej nie oszczędziło życie, że się ona musi w nim oszczędzać, ale słów nie musi oszczędzać, więc na strofkach z nich utkanych, po świecie żywych poutykanych, w nieśmiertelność wyniesiona poświatowska. Sam na sam z Norwidem, smutny tanka, uwielbia haiku, tanki, bardzo. Marzę o tym, żeby napisać z kimś ręgę, ale nikt nie chce. Smutny, skupiony on, z głową pochyloną, zafrasowany. On z ręką na surducie, zimą w środku łazienek. I dziewczyna z Norwida. Nawet jest zresztą pan wszystko wie. Nauczyć czytać treści mieszkające w słowie, pierwej je dostrzegając otwartym rozumem, to sprawa najważniejsza, kwestia najistotniejsza, która chroni przed błędem, przed wstydem, przed bólem. Dać słowo odpowiednie każdej ludzkiej rzeczy. Uczyłeś mnie przez lata, wytrwały Cyprianie. Z pokorą chylę głowę przed potęgą świata. Na twoim wierszu wsparta dziś w miejscu nie stoję. I to specjalnie dla pana. Panowie, proszę mi wybaczyć, ale tak chcę. Ludzie fasadowi napastliwie rzucają się w oczy twarzą parados,
gotową zawsze tylko na wejście. Rozczarowują marnym epizodionem, a potem wpasowują się w stasimony najpośredniejszych chorów i zwyczajnie pospolicieją w eksodusie schodzących szybko i wrzaskliwie z profesjonalnej kunsztem sceny. No i ten fajny wiersz, który kiedyś dawno napisałam, proponując wybrać 69 zamiast 9 i 6 wrogie. No. I jeszcze pytał pan, jak jest z tymi moimi wierszami. Praca z tekstem, praca tekstem poetyckim. Kto daje i dodaje, ten zmienia obyczaje. Dałam ci wiersz bez komentarza. Miał być, ale zaniechałam. Dobry, malarski, powiadasz. Ja uśmiech na to. Ty coś dodasz? I odkrycia mojego dokonali chłopcy pewnego razu na lekcji i też jest o tym wiersz. Poetyckie rebusy. Wiersze to takie rebusy, odkryli chłopcy na lekcji. Zamiast w obrazkach, w słowach ukryta myśl się mieści. Trudne więc przed poezją współczesną zadanie. Przekonać znów do słowa komiksową brać. Fraszeczka. Tu